Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Wybaczcie, że dzisiaj nie będzie ten film taki, powiedziałbym, poukładany jak zawsze, ale kilka dni temu złapało mnie jakieś choróbsko. Na poprzednim filmie o Malzacharze nie było tego słychać, bo nagrałem go po prostu jakiś czas wcześniej. Natomiast zdrowy czy chory, jak wchodzi update deweloperski, to trzeba mu się przyjrzeć. Tym bardziej, że kiedy w pierwszych sekundach słyszysz, że 2023 rok był pamiętnym rokiem dla ligi, Now, 2023 has been a memorable year for League. no to ciężko sobie odpuścić. Zobaczmy co tam w tym dev -vlogu jest. Ten film może zbyt pozytywny nie będzie, ale chciałbym zacząć go od czegoś pozytywniejszego, bo chciałbym was poinformować o ogromnej, po aż wynoszącej do 60% obniżce na część produktów partnera kanału, czyli Endorfi, gdzie tak wielkich rabatów jeszcze nie było. Bardzo w takich wstawkach lubię wam mówić, jeżeli takie są, więc akurat przed świętami można zrobić prezent sobie lub komuś bliskiemu. Słuchawki, klawiatury, chłodzenie, myszki czy obudowy. Jest tego sporo. Promocja jest dostępna na x comie, pod linkiem, który znajdziecie w Opisie i w przypiętym komentarzu. Mówię to bez entuzjazmu, bo po prostu źle się czuję, ale oferta jest naprawdę zacna. Zacny natomiast nie jest devblock, o którym będziemy mówić. Takie podsumowanie najważniejszych informacji. No to sezon rankingowy kończy się 9 stycznia, więc mamy koło miesiąca, by wbić to, co chcemy. Kolejny sezon zaczyna się już dzień później, bo 10. Za najwyższy poziom honoru dostaniemy skina do Akszana. I nie wiem jak wam, ale dla mnie jest jakiś taki trochę dziwny. Jakoś tak w ogóle nie trafia w moje gusta i w ogóle mi do Akszana po prostu. Po prostu nie pasuje. Ale to wiadomo, każdy ma swoje gusta. Wiktory z skina dostanie z kolei Trindamer. Okej, okay, nie jest to zły skin, spoczko. Do tego Riot rezygnuje ze wspierania Windowsa 7, 8 i 8,1, co oznacza, że w patchu 14.4 tym samym, w którym wejdzie Victorious Tryndamere, liga nie będzie działać już na tych systemach. I Riot Games już jakiś czas temu zrezygnowało ze wspierania Windowsa XP. I zakładam, że nie zrezygnowaliby ze wspierania 7, 8 i 8.1, jeżeli na przykład używałoby go, nie wiem, 30% graczy LoLa. Riot mówi tylko, że nie będą tego wspierać, by rozwijać swoją technologię. No tak jak sobie spojrzymy, to Windows 8.1 miał premierę 10 lat temu, natomiast wydaje mi się, że może być tutaj coś, czego nam nie mówią, bo jeszcze nie mogą powiedzieć. Nie chcę was nachajpowywać, bo ten rok skutecznie mnie z tego wyleczył. 2023 rok jest pamiętny, przynajmniej pod tym kątem dla mnie. No to ja powiem, że jak zobaczę, to uwierzę. Oczywiście tam takie zdanie nie pada w żaden sposób, ani w żadnym momencie. A generalnie rzecz biorąc, parę lat temu Rajot zapowiedziało, że coś tam będą z klientem robić. No i od tamtego czasu słuch o tym trochę zaginął. Wydaje mi się, że to jest zmiana, którą no każdy gracz Lola po prostu potrzebuje. Albo może nie, że każdy gracz Lola potrzebuje, tylko każdy gracz Lola przyjąłby ją z otwartymi ramionami. No okej, okay. ale powiedziałbym, że z takich ważnych informacji dla graczy, jak na 6,5 minutowy vlog, to jest wszystko. Co ciekawe, mamy tutaj ogromną, bo 2,5 minutową wypowiedź, taką zapowiadaną dumnie konwersację przez Riot, że, że będą z nami rozmawiać o systemie monetyzacji. Ja już o tym mówiłem, że to jest jakby coś dziwnego, że chcesz o tym rozmawiać z graczami. Z jednej strony okej, okay, pokazuje to twoją transparentność, ale z drugiej strony ja się poczułem jak klient produktu, a nie gracz. I nie ukrywam, że bardzo nie podoba mi się to uczucie. No ale do vloga wracając. Wchodzi tutaj dwóch innych Rajoterów, i przez 2,5 minuty no, mówią o niczym. No naprawdę, chciałbym wam powiedzieć, Coś innego, ale mówią o niczym. Znaczy, no mówią o takich oczywistościach jak to, że liga nie jest pay to win i nie pędzie, że dziękują za wydawanie pieniędzy i tak dalej. Natomiast jeżeli to miała być ta zapowiadana konwersacja, to no to nie wiem, no jak ktoś na nią czekał, to ta rzecz jest chyba największym zawodem w tym roku. W sensie ja myślałem, że się będą odnosić do tych kontrowersji, do tego, że w Lolu pojawia się coraz więcej skinów. No kurczę, jeżeli chodzi o monetyzację i skiny, okej, okay, działo się dużo dobrego, ale jednocześnie działo się też bardzo dużo złego. I ja myślałem, że taka dumnie zapowiedziana konwersacja z graczami to będzie przejście, powiedzenie słuchajcie, chcemy zrobić to, 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 to i to. Popełniliśmy błędy tu, 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 tu i tu. No i byłoby fajnie, nie? No, ja też myślałem, że to tak będzie wyglądać. Nawet poszło to w drugą stronę, bo pomimo tego, że jestem chory, nie ograniczyłem się tylko do obejrzenia tego vloga, ale na reddicie dokopałem się do wypowiedzi jednego z tych rajoterów, który powiedział przecież, że generalnie są zadowoleni z tego, jak wszystko przebiegało, z ultimate skinem do Samiry. Ja nie muszę mówić, że kontrowersja związana z tym skinem była jednym z najchętniej oglądanych materiałów w tym roku na moim kanale. A ja jestem kanałem głównie blorowym. Więc to chyba o czym świadczy. Chociaż w przyszłym roku będzie tutaj trochę też innych rzeczy. Nie muszę chyba mówić, że od razu naście osób na reddicie tego rajotera po prostu prostowało i totalnie nie zgadzało się z tym, co powiedział. Natomiast w tym vlogu nie powiedzieli nic. Ale powiedzieli nam dużo więcej w blogu deweloperskim, napisanym na stronie rajotu, do którego też nas odesłali. No i tutaj mamy już dużo więcej kontentu. I teraz jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Bo ci panowie tutaj mówili przez bardzo dużo czasu w zasadzie o niczym. Natomiast w blogu mamy prezentację nowego systemu, według którego Riot ma przygotowywać konkretne treści. I ja jestem w szoku, bo same podstawy tego systemu są bardzo dobre. I ja tutaj w żaden sposób nie żartuję. Riot chce wprowadzić system, według którego będzie rozważało jaki content robić na podstawie konkretnych kryteriów. No i teraz tak, jakie są tutaj kryteria? No, pierwszy filar to granie w grę, i tutaj z tego co rozumiem, są dość zadowoleni, że za granie w gierkę dostajemy esencje, skrzynki, a z nich odłamki skinów, do tego mamy poziom konta. No, tutaj jest tego dużo, nie ukrywajmy. I działa to sobie całkiem w porządku. Filar drugi rywalizacja. I tutaj jest to coś dla osób, które grają sporo rankedów. Mamy oczywiście te nagrody za splity rankingowe. Mogłyby być lepsze, ok. Na pewno jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu, więc to na pewno zasługuje na pochwałę. I jeszcze chcą to dalej rozwijać, więc w 2024 roku możemy zobaczyć konkretne zmiany. Mamy sekcję Weteran. I ja się do niej zaliczam na pewno, którą jednocześnie się totalnie nie zgadzam, bo padają w niej takie bzdury, że to głowa mała. Riotowi nie za bardzo podoba się, że były jakieś tam kiedyś rzadsze skiny, rzadsze typy zawartości, które można było kiedyś zdobyć, a teraz nie można. No i według autora tego tekstu może to być kontrowersyjne. Jest to dość dziwne stwierdzenie, ale może dlatego, że ja dość długo już jestem, powiedzmy, w świecie League of Legends, bo dla mnie na przykład o wiele większe wow jest, jak zobaczę takiego w grze dostępnego dla. Skina, który no, dla mnie gdzieś tam ma jakiś spory prestiż. Mówię na przykład o Steffie, Silver Cale, Ufo Corkim czy Victorious Jarwanie czuję o wiele większą ekscytację niż jak zobaczę 40 wydanego prestiżowego skina. Ale ewidentnie moja definicja ekskluzywności i tego, jak powinno się do tego podchodzić, jest inna niż Riotowa. Natomiast najdziwniejszym stwierdzeniem, jakie tutaj przeczytamy, to zacytuję: nie ma wielu pamiętnych chwil w League of Legends może poza sezonami rankingowymi. I zanim się nagrzejecie, to wrócimy do. Tego za moment, bo to będzie bardzo fajną częścią pewnej całości. Dokończmy omawianie systemu. Mamy filar mainów i Riot wie, że system nie nagradza graczy mainujących daną postać i badają możliwości jego aktualizacji na rok 2024. I zanim powiecie, że to jest mega fajne, badają możliwości na 2024 rok, jak nagrodzić tych graczy, którzy spędzają dziesiątki, setki, może nawet tysiące godzin z konkretnymi postaciami i są takim najbardziej oddanym filarem gameplayowej społeczności. Mówię gameplayowej, bo tutaj tych filarów jest kilka. Drugim na przykład to byłaby najwyższa półka graczy rankingowych, prawda? Natomiast no nie oszukujmy się, że mainy postaci, no to jest na pewno dość spory filar ludzi, którzy są z tą grą najbardziej związani. No i Riot wie, że maestry w sumie to za mało no i oni sobie badają. Co tam by nie zrobić? Brzmi to spoko, nie? Ale niestety pokazuje to nieco priorytety. To nie tak, że ja chcę tutaj szpileczkę Riotowi przybić. Po prostu czytam artykuł, który no trochę pokazuje priorytety. No bo oni sobie to tutaj badają, jak sobie zjedziemy troszeczkę niżej, no to mamy towary luksusowe, czyli ostatnią część tego systemu, czyli to jest ta część z chromami do Gina? No i zobaczcie, w porównaniu do mainów, to jest jak jedno zdanie do gargantuicznego elaboratu. No bo tutaj temat jest ewidentnie przemyślany gruntownie, no a tam trzeba go zbadać. Kurczę, no dla mnie to jest mega dziwne. Ile słuchajcie, już lat temu mówiło się o tym, żeby za poziom maestrii zrobić jakieś nagrody dla mainów. Na przykład za 100 tysięcy ikonka, 250 tysięcy emotka, 500 tysięcy, nie wiem. Roma. Wiecie, ja rozumiem, że w LOLu jest no już niedługo 170 postaci. I zrobienie tego zajęłoby czas. I ja zawsze jestem zdania, że dorzucę od siebie swoje 3 grosze jakbym ja to zrobił. I w mojej głowie wygląda to 100 razy lepiej. Zobaczcie. Jakby w tym devblogu wyszli sobie ci sami rajoterzy tutaj i mówiliby tak: Słuchajcie, mamy plany docenić was jako mainów. Spędzacie najwięcej czasu nad danymi postaciami? Dziękujemy wam za to, jesteście fantastyczni. Nie śniło nam się, że ktoś będzie w stanie poświęcić setki czy tysiące godzin na granie jedną postacią, którą stworzyliśmy. Mega wam za to dziękujemy. Poza płatnym kontentem, który wielu z was docenia i nam się to podoba i uwielbiamy go robić, planujemy dodać też coś na innej zasadzie ekskluzywności, nie tylko tylko finansowej. Chcemy dodać kontent, który będzie dostępny tylko i wyłącznie za konkretną liczbę maestrii. Mamy 170 postaci, dlatego nie zrobimy tego od razu, ale powoli. Za jakiś czas zobaczycie ikonki za 100 tysięcy dla wszystkich bohaterów, później mamy w planach dodać za 200 tysięcy emotkę, potem coś za pół miliona, milion i tak dalej. Nie zakładamy, żeby każdy bohater dostał oddzielnego skina, gdyż jest to 170 skinów, ale chcielibyśmy, aby każdy bohater miał coś unikalnego, na przykład unikalną animację animację dostępną tylko i wyłącznie za powiedzmy pół miliona punktów maestrii. Zmieniona broń na klasycznym skinie. Wyjątkowy żart. Unikalne pojawienie się w grze. Myślimy też o specjalnych rikolach tłach profilowych czy wielu wielu innych. Chcielibyśmy usłyszeć co wy o tym myślicie. Jest to pomysł od graczy dla graczy dlatego bardzo chcielibyśmy usłyszeć wasze opinie i co wy byście chcieli zobaczyć. To nawet nie chodzi o to, że to musiałoby być w takim samym kształcie. To by dosłownie rozdupiło system, że masakra, że Riot jednocześnie potrafi zrobić coś dla tych, którzy inwestują pieniądze, i jednocześnie dla tych, którzy inwestują czas. Bo docenienie graczy, którzy tyle czasu poświęcają na granie daną postacią, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego tego w lol jeszcze nie ma. Natomiast, no przejdźmy teraz do towarów luksusowych. Oczywiście chodzi tutaj o chromy za 700 zł, co jest śmieszne. Riot już nawet podłapało ten temat i to nazewnictwo. A jeżeli pamięć mnie nie myli, to jeszcze kilkanaście tygodni temu bronili ich, że przecież. To są skiny, które nie kosztują tyle, a możesz je wyciągnąć. A teraz skórka kosztująca 200 dolarów. No i ogólnie chodzi o to, że tych skinów a la Gino podobnych, tych chrom za nie wiadomo ile, będzie po prostu więcej. No i teraz tak. Ja niestety widzę pewien problem tego materiału. Ogromna część osób zwróciła największą uwagę na to, że odchodzi Riot Brightmoon, czyli powiedzmy ten uśmiechnięty. Nie poznałem go osobiście, nigdy nie miałem okazji z nim porozmawiać, natomiast z tego, co słyszałem, jest mega w porządku gościem i mega pozytywnym i jak najbardziej takich ludzi w rajocie potrzeba. Generalnie w Riot Games zostaje, ale z tego co wiem nad ligą pracować już nie będzie i dla wielu graczy to była taka najważniejsza informacja. Ja nie chcę tutaj Riotowi niczego zarzucać, bo też wydaje mi się, że tak nie było, ale są to jednak vlogi zaplanowane i można odczuć wrażenie, że miała to być najważniejsza informacja. Ja oczywiście Brightmoonowi życzę jak najwięcej powodzenia i kolejnych sukcesów. Natomiast jest jedno przemyślenie, którym bardzo chciałbym się z wami podzielić. Być może ja żyję w pewnej bańce. Na co dzień interesuje się tym, co Riot robi, nie tylko w kwestiach lorowych. Być może my, ogólnie, jako gracze League of Legends, żyjemy w pewnej bańce. Do pewnego stopnia na pewno tak jest. Natomiast, czy nasza bańka mogłaby być trochę bliżej tej bańki Riotu? Bo ja wam szczerze powiem tak. Pomimo tego, że uwielbiam Riot Medlera za jego takie analityczne i spokojne podejście do przedstawiania nam informacji i robi to po prostu fantastycznie. Lubię też, jak Riot Brighton. Się uśmiecha i mówi o fajnych rzeczach, które robią w League of Legends. Tylko niestety ten uśmiech nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Bo ja Wam powiem szczerze, czasami jak widzę, że pojawia się nowy DevBlock to aż boję się go odpalać. No bo co w nim usłyszeliśmy? Że 2023 rok jest godnym rokiem do zapamiętania dla League of Legends. I ja może czasami jestem nieco markotny. Zdarza mi się narzekać. Jestem oczywiście tego świadomy, natomiast nigdy nie boję się powiedzieć, kiedy coś, co Riot robi, mi się podoba albo nie podoba. Pomimo tego, że wiem, że jak coś powiem, to nie zawsze wam się spodoba. Na przykład mam dość specyficzne, jeżeli chodzi o społeczność League of Legends, podejście do rankedów. I ja nie mówię, że rok 2020 2023 to było jakieś totalne zło wcielone. Były dobre momenty, jasne, ale czy my możemy też trochę bardziej do tej bańki rajotu, proszę? Bo ja naprawdę nie słyszałem stwierdzenia w tym roku, nigdy, że 2023 rok w LoLu będzie rokiem do zapamiętania. Były rzeczy dobre. Arena, Hearthsteel. Okej, okay, jasne, ale ja naprawdę bym chciał do tej bańki. Na początku vlogi deweloperskie miały poprawić komunikację z graczami. No i ostatni, no, ma segment dwójpółminutowy, gdzie, no nic nie powiedzieli konkretnego, więc jakby ktoś był złośliwy, to może powiedzieć, że nawet robienie vlogów nie za bardzo tutaj Riotowi poszło. Ja tak nie powiem, ale na przykład pójdę w drugą stronę i bardzo chciałbym pochwalić Riot Medlera, który zawsze merytorycznie, poważnie przekazywał zmiany i informacje, które w tych vlogach były. Tutaj, naprawdę, jeżeli chodzi o Riot Medlera, Medlera, Szapoba. Niektórzy, wiadomo, wypadali lepiej, niektórzy gorzej. Niektórzy są mniej obyci z kamerą, niektórzy bardziej. No, jest to rzecz totalnie naturalna. No i okej, okay, no, Hearthstyle wyszedł świetnie, arena to już w ogóle, i oczywiście było kilka rzeczy godnych pochwalenia w tym roku. Celowo tutaj nie wspominam o awardsach, które te bardzo mi się w tym roku podobały, bo oczywiście Riot robi takie rzeczy jak ceremonie otwarcia i tak dalej. Natomiast ja uważam, że największe show dają nam jednak gracze. Kurde, ale na każdą dobrą rzecz jest jakaś zła, i to nie są jakieś małe. Małe pierdółki. Po motylku zamiast Cinematica. W coraz to gorszych strategii monetyzacji względem graczy. Niesłuchanie graczy. Taka publiczna prezentacja, że gracze nic nie wiedzą. Najgorszy rok względem Ligo Legendowego Kanonu. Kolejny rok praktycznie bez eventów w grze. No ten rok jest pamiętny. Ale oczywiście, można powiedzieć, że ten sezon był ok. Ja nie mówię, że nie. Każdy może to odczuwać inaczej. I to jeszcze jakoś tak wyjątkowo może mnie nie wpieniło. Natomiast niektóre wypowiedzi w tym artykule, no wołają po prostu o pomstę do nieba. Ten artykuł, który omawialiśmy, pisał Juste Capibara, czyli Head of Business and Insights. Czyli ten tutaj rajoter. Przejdźmy do sekcji towarów luksusowych. Niestety niektóre kwestie tutaj, no są wręcz tragiczne. Nie chodzi mi o to, żeby się tutaj czepiać personalnie, bo zakładam, że ktoś inny z rajotu te artykuły czyta po publikacji i to jest poniekąd wizja całej korporacji. Natomiast czytamy chociażby, że prestiżowe skórki są dziś powszechniejsze, ponieważ zdecydowali się je bardziej udostępniać. Tą kwestię akurat zauważył prowadzący kanału Skin Spotlights i chwała mu za to, że przecież rajot miało pomysł, aby te prestiżowe skórki zamknąć za systemem kapsuł. No i jak się tak śledzi to co robi Riot Games, a też mam nadzieję, że dzięki moim filmom wiecie o co chodzi, no to dalsza część z Jinem brzmi okropnie. Czytamy, że przy tworzeniu tej wielkiej chromy legendarnej, mitycznej do Jina, no, nieważne jak ją nazwiemy, to Riot Games strzeliło sobie w stopę zakładając, że mniej imponująca skórka będzie mniej boleć graczy, którzy nie mogą sobie na nią pozwolić, niż taka, która będzie godna podziwu. Więc pojawił się pomysł zrobienia czegoś ekskluzywnego, niedostępnego dla każdego, jednocześnie mogło ci to wylecieć, mała była szansa na to, ale mogła, z jednej kapsuły. I niby celowo zrobili to na zasadzie takiej, żeby graczy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, aż tak bardzo tyłek nie bolał, ale dla tych, którzy mogli sobie czegoś pozwolić, no to nie zrobili czegoś wyjątkowego. Co moim zdaniem brzmi to jak jakiś okrutny po prostu stosunek do gracza. I przejąłbym się tym troszeczkę bardziej, gdybym nie pamiętał, że ten jean najpierw miał być chromą, a ta nie miała jak zostać przygotowana, by być dużo lepszym skinem, ekskluzywnym dla tych największych kolekcjonerów. Została tak naprawdę ni z gruchy, ni z pietruchy zmieniona z chromę na tą mityczną, ekskluzywną chromę, więc kiedy czytam, że zamysł był taki, by stworzyć Gina, żeby nie był na tyle dobrym skinem, ale jednocześnie ekskluzywnym, to to mi się nie klei, bo przecież to miała być chroma, ale mamy jeszcze perełkę, że nie ma wielu Pamiętnych chwil w League, może poza sezonami rankingowymi, co sprawia, że nagrody płynące ze stażu nie dają poczucia, że są czegoś uczczeniem. Ja nie wiem. Dumboty. Odyseja, Spirit Blossom, początek zrujnowania, login screeny na wyjście postaci, czy ogólnie te lepsze wyjścia postaci, prowadzenie Arama, tegoroczna nawet premiera Areny, event Arcana w kliencie, woliber pojawiający się na Aramie przy reworku, świąteczna mapa, której Riot boi się jak ognia. Ja nie wiem, jest tak wiele małych i dużych rzeczy do wspominania. No i powiem wam, że jak na szefa m.in. do spraw spostrzeżeń... To tutaj mnie to spostrzeżenie zmiotło. ...może rzeczywiście nie ma takich rzeczy godnych wspominania w League of Legends może nigdy nie było. Jeżeli takich rzeczy nie ma, no to chyba wiadomo czy ja to wina, tak? No raczej, że nie graczy. Jeżeli nie było i nadal nie ma, no to może wypadałoby coś z tym zrobić. A jeżeli nie było, a teraz są, no to by było co najmniej dziwne stwierdzenie. I oczywiście rozumiem, że jest to odniesienie do tego, że nie ma wielu takich wyjątkowych chwil w LOLu, za które można dawać jakieś pamiętne nagrody, z czym i tak się nie zgadzam. Bo jeżeli takich pamiętnych chwil nie ma, to może naprawdę Warto by było jakieś eventy w tej grze robić. Chciałbym to, kochani, sprawdzić. Robimy kanałową sondę. Dajcie słuchajcie znać w komentarzu, jaka jest mała bądź duża rzecz, którą bardzo dobrze wspominacie. Nie no, nie ma chyba takich rzeczy nostalgicznych, godnych zapamiętania w lolu. No nie ma, no. Przyznaję się, że po przeczytaniu tego stwierdzenia jestem bezbronny. Ja chyba w jakiegoś innego lola grałem. Na sam koniec tego materiału chciałbym was przeprosić. Generalnie to powinienem leżeć i odpoczywać. Gorączka, ból głowy, oczu czy gardła, chociaż gardło już mi na szczęście schodzi, nie było dla mnie wymówką, aby tego tematu po prostu w materiale nie podjąć. Jeżeli jakieś rzeczy montażowe, mój wyraz twarzy, ton głosu wam przeszkadzał, to zwyczajnie za to przepraszam. Dzięki wielkie i do następnych materiałów. Cześć.